Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Spyro 2 Riptoe's Rage. Na początku mała synchronizacja. Chwila, moment. Dobra, to prawdopodobnie mieliście wycięte, ale wpierw mała synchronizacja, więc... Wait, what? Tu, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Więc tak, to była synchronizacja. Okej, okay, wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze, panie Bobrze. I dzisiaj będziemy robić te takie dłuższe poziomy. Albo takie, które nie przejdziemy w tym odcinku, gdyż nie mamy... ostatniej zdolności, jaką musimy kupić w ostatnim świecie. Więc chyba powiedzmy, że zrobię... Fracture Hills. Bo tak, bo czemu nie? A zrobię, no ja mam nie zrobić. I ogólnie to jest odcinek nagrywany dzisiaj, tak? I zobaczycie go też dzisiaj, ale również dzisiaj będę nagrywał Raymana 3 i Ratchet & Clank 3. I tutaj akurat dobrze grane są dudy, więc nie wiem, co im tak przeszkadza. Aha, i... Wesołych Świąt! Ludziom, którzy mieli Wigilię Klasową dzisiaj. Wesołej Wigilii Klasowej. Dobra, tego rozwalimy. Dodam tutaj fajną melodię. Oby muzyka nie była tak zwolniona na nagraniu. Thank you for releasing me. There are still déjà vu? Déjà vu? Tak, saterzy jeszcze są zapakowani w tych ich celach, ale chodźmy do tej pani. Siema. You're pretty cute for a quadruped. I wish I could take you on a tour of our temple, but... Dobra, dobra. Więc tak, zatopili ich. Zamurowali. O, zamurowali, to jest lepsze słowo. Zamurowali ich świątynię i dlatego musimy ją odmurować. Odmurować? Te kamienne golemy. One zamurowały tą świątynię i my musimy oczywiście ją ocalić. I ta świnka jest zarąbista. Jakby kiedyś była jakaś nowa gra Spyro, jakiś na przykład remake, powiedzmy remake wszystkich trzech części, w takiej jednej, to na pewno w poziomach ze Spyro 2 musi być ta świnka. W tym poziomie musi być ta świnka, jeżeli takowyż remake miałby powstać. Dobra, spadaj, gościu. Niezbyt mnie tutaj interesisz. Bo nie będzie... Nie wystuprocentujemy tego poziomu na obecną chwilę, ale postaram się jak najwięcej zrobić w nim. W tym odcinku. Chociaż teoretycznie to bym...
przegliczować, czy nie? Żeby wam pokazać, jak to można zgliczować. Na razie jego nie będziemy uwalniać, bo nie będziemy się od razu łazić. A wiecie co? Zgliczujemy. A co? A później wam pokażę, jak się tutaj dostać legitnie. Więc tak, chodzimy tutaj. Chodzimy tutaj. Chodzimy tutaj. Chodzimy tutaj. I skaczemy tu. Tada! Więc tak, rozwaliliśmy drzwi przed nią. Więc dobra, tak trochę szukaliśmy i trochę kamera się zgliczowała. Ale dobra, przynajmniej mamy 39 orbów. O dobra. Więc póki co tutaj rozwalimy. No i, no jak widzicie, no w teorii rozwaliliśmy te drzwi, ale w praktyce to... No, tak jakby nie. A ona co nam powie? Cześć, koleżanko. A ty nam nic nie powiesz. Dobra. Nie to nie. Bez łaski. Co ja się mam prosić jeszcze, żebyś ty do mnie rozmawiała? Jeszcze czego? Ale mam nadzieję, że wam się ogólnie podoba ta seria. Tak już nie mam o czym mówić, więc będę mówił o tym, że wam się podoba ta seria. Tak. Czy wam się podoba seria, bo mi się bardzo podoba komentowanie to i ćwiczenie, że tak powiem sobie, podzielności uwagi, bo na serio, kiedy ja gram w Spyro, to jest cisza jak makiem zasiał, a teraz muszę jeszcze gadać i się skupiać nad tym. Więc no to jest dla mnie, powiedziałbym, że dość duże wyzwanie, ale z odcinka na odcinek, że tak powiem, staje się coraz tutaj bardziej rozmowny, że tak to mogę nazwać. Staje się coraz bardziej rozmowny i tylko przy niektórych okazjach jestem tutaj bardziej skupiony niż Albert Einstein na klozecie. Tak, to się w ogóle kupy nie trzymało. Ha! Kupy. W ogóle się to nie trzyma siebie, ale dobra. Myk. I ogólnie, jak już wiecie, Crash 2 będzie po Spyro 2, co jest bardzo fajne i to będzie taki dosyć przeskok w generacji, bo gdy będziemy już kończyć Spyro 3, to będziecie... To dla was to już będzie Crash Team Racing drugi po Spyro 3 i to jest dobre, lecz po Crashu 3 po Crashu Team Racing będzie już chyba Enter the Dragonfly, jak nieco innego, bo nie jestem... Kurde, mol nie włączę się. Czekajcie, aż sprawdzę, żeby wam tutaj nie mylić nic. Nieco. To serio, ludzie, na moim komputerze jest taki Season of Ice. Będzie Season of Ice i właściwie to jest ta różnica. Zbytnie. Teraz chore niewygodnie siedzę, ludzie. Na serio, jeżeli chcecie nagrywać z konsoli i macie duże problemy z ustawieniem mikrofonu, kupcie sobie statyw. Kupcie sobie statyw, nie eksperymentujcie, tylko po prostu zróbcie to jak trzeba, a nie eksperymentujcie. Ja poeksperymentowałem sobie i teraz żałuję tego. Znaczy no, bądź co bądź mogę nagrywać z konsoli i jest to fajne. Mogę nagrywać też moje audio w bardzo dobrej jakości. Jak na taki mikrofon jaki mam, to jest świetna po prostu jakość. Ale właśnie jest ten szkopuł, że jeszcze dodatkowo nie mam statywu. A będę kupował sobie nowy mikrofon i statyw, więc to będzie dobre, więc będę mógł wreszcie jakoś siedzieć lub nawet się po prostu położyć i gadać do tego mikrofonu, co będzie po prostu ukojeniem dla moich pleców. To będzie po prostu, będzie takie to będzie takie coś. Właściwie to tyle. Więc tak, teraz tutaj sekcja bardzo niefajna, gdyż sekcja z szybkością, których bardzo nie lubię w tej grze.
Więc teraz już chyba rozwalimy te drzwi. Tak legitnie. No, żeby nie było, że oszukiwałem. To rozwaliłem te drzwi, więc po prostu zobaczyliście. Znaczy właśnie nic nie zobaczyliście, ale dobra. Więc powiedzmy, że zobaczyliście. I właśnie zdobędziemy wszystkie kryształy, to będzie na tyle. Nie będę robił tutaj tego jednego orba, którego trzeba zrobić. Bo jeszcze i tak tu wrócimy i tak będę go musiał drugi raz robić, więc nie chce mi się. Szczerze powiedziawszy, więc już dostanę tego orba od razu i tyle. Żeby mnie ktoś tutaj nie okrzyczał, że zapomniałem tutaj o jednym. I o ile mi czasu starczy, to jeszcze może zrobimy jeden poziom. Może speedway jakiś, bo to nie będzie długo trwało. Przyznam. Ten poziom długo trwać nie będzie, jako iż... No zaraz już praktycznie go wystoprocentujemy, jeżeli chodzi o, klejnoty. Cały czas mi się myli ze szmaragdami, to pewnie przez crashing. Chociaż właściwie gems... Nie, no klejnot. A, no to pewnie Sonic. No to jak nie crash, to prawie na 100% sądzę, że Sonic. Dobra, jeszcze tutaj rozwalimy sobie. I praktycznie to jest koniec, jeszcze parę będzie w zamku i z zamku już to, że tak powiem, rozwalę. Chociaż gdzieś tu jeszcze powinno być jedno, jakby sekretne miejsce. Które niestety nie pamiętam, gdzie ono jest. A, no tak, jest tutaj. Więc jeszcze tutaj będziemy się musieli z tym pomęczyć, więc praktycznie już odcinek macie zajęty czymś. Bo za pierwszym razem by i to mogło się udać, jak mi się udało, ale teraz to już może być z tym tylko i wyłącznie gorzej, znając moje szczęście. No właśnie, już zrobiłem. A musimy dotrzeć do tamtej skrzynki, co nie jest najłatwiejsze, to znaczy... Pewnie każdy, kto po raz pierwszy widzi tą grę, to pewnie myśli, ej, przecież mógłbyś po prostu tak zrobić. No niestety, jak jesteśmy w tym stanie super prędkości, to nie możemy aż tak wysoko skoczyć. Więc... Chociaż mogłem spróbować. Spróbować zawsze można. No niestety by się chyba nie udało, nie mogę... nie mam na tyle miejsca, żeby coś takiego zrobić, chociaż... Nie no, najpierw tak troszeczkę poeksperymentujemy. Kurde! Ale nie już tak, Jezu. I ogólnie takie małe pytanie. Czy chcielibyście na przykład takie odcinki ze Spyro 40-minutowe? I bym tam robił dwa poziomy naraz. Czy byście coś takiego chcieli? Dwa poziomy na 100%, to około... To mniej więcej by mi zajęły, oczywiście zależy jaki poziom, mniej więcej by mi właśnie zajęły takie 40 minut maksymalnie, więc powiedzcie mi, czy chcielibyście coś takiego, jak nie, ok, a jak tak, to ok, bo mi to tylko zależy na waszej decyzji, nie tak czy siak jest okej, z tym, tylko właśnie no to, że będziecie mieli więcej odcinków, to tylko to jest właściwie. Nie wiem, czy to jest minus czy plus właściwie tego. Znaczy, kto... Sonic War na przykład ostatnio narzekał, że strasznie szybko się skończył Ratchet & Clank 2. No to dlatego, że to jest dość krótka gra. Więc no... No, ludzie to speedrunują no, nawet nie 15 minut. Jej! Tak, sejdź do Temple. I właśnie w Temple jest parę klejnotów. Tutaj dookoła chyba. O ile sobie dobrze przypominam. Przepraszam, że mi się odbija. No, parę tu jest klejnotów. Czy będę miał wszystkie? Mam wszystkie klejnoty, no i dobra. Yeah! You're my hero. Thanks for saving poor helpless little me. Blah blah blah. Sorry, short stuff. I was only in here because I like the peace and quiet.
Jej! Ale jakieś dziękuję by się należało chociaż. Więc dostaliśmy talizman, który jest letnią pana. Co jest bardzo fajne, bo ogólnie temat tych właśnie... Jak oni to się nazywali? Kuźwa, pół kozy, pół ludzie. Znaczy to nie, to właściwie jest pół koza, pół coś tam. Ale... Nie wiem właściwie. A, zaczął tańczyć. I saw that. Dobra, mam 3800, co jest bardzo ładną liczbą. Wiecławy, właściwie zliczowaną liczbę też powinniśmy mieć w tym momencie 3700, ale jako już zgliczowaliśmy tamten most na początku gry, to mamy o 100 więcej, więc dobra, pójdziemy do MagmaCon, a nie do jakiegoś Speedwaya, więc po prostu nie wiem, będziecie mieli jakiś dłuższy odcinek czy coś. I tak jeszcze muszę nagrać jeszcze 4 klanka. Tak, to jest właśnie ten poziom, o którym myślałem. Przez chwilę miałem taką małą wątpliwość, czy to ten, o którym myślałem w poprzednim odcinku, ale jednak to jest ten. Ostrzegał. Co? Wait, what? Co się właśnie stało? Nie jestem pewien, czy ja jeszcze w ogóle tu mogę wystuprocentować, ale dobra. No, Spyro! I suppose you're here for the party! Boże, jakby na kiblu był. Volcano? Of course I rescue your volcano. No serio, to jest jakby... Wait, what? Honotu! No więc wreszcie jest jakiś realizm i kamiennego potwora nie możemy rozwalić ogniem. Co jest właściwie dobre i realistyczne, bo na serio, żeby stopić kamień, to... Nie wiem, ile ma temperatury lawa właściwie. Nie pamiętam. Wiem, że... Słuchajcie ludzie, ja chemikiem nie jestem, fizykiem nie jestem też. Ode mnie oczekujcie tutaj pomocy z fizyki, chemii. Ale no w każdym razie wiem, że na pewno przy 100 stopniach Celsjusza to... no kamień się nie topi. Na 100%. Bo jeżeli by się topił, to... No już by cała ziemia nie istniała. Okej. Okay. No i cały myk tego poziomu polega na tym, że no... No pewnie zastanawiacie, no kurde, no jak ja mam go rozwalić? Przecież on jest z kamienia i nic na niego nie działa. Otóż... Musimy go dać na X-a. I oni wtedy go rozwalają, co jest bardzo fajne. I pomysłowe dość. Bo w końcu, no kurde, no jak rozwalimy takiego wielkoluda? No z pomocą. Mogę tutaj przegryczować chyba. Nie. Mogę tylko zdobyć klejnot. Dobra, to już sobie przeskoczymy tak. Nie chcemy się naokoło lecieć. Bo jestem leniem. Jestem z tego dumny. To znaczy nie mam być właściwie z czego dumny, ale dobra. Wiem, że lenistwo to raczej trzeba się wstydzić, ale no... Jak już coś chcę reprezentować, to trzeba to prezentować z dumą. Tak, tak. Ale ja już przypadkiem jednego nie ominąłem. Ale dobra. Myk. Miley Cyrus powinno tutaj być. Żeby zobaczyła. Jak głupio wygląda. Ha. Spoko, więc tutaj chyba jeszcze powinien być. No właśnie. A, już bym zapomniał. Widzicie. I dlatego przeszedłem tą grę dwa razy na 100%. Nie, trzy! Trzy jak nie cztery. I teraz się będę zastanawiał, ile razy przeszedłem tą grę na 100%.
Nie. Dobra, jak widzieliście, tam była minigierka i nie wiem, czy do niej się mogę dostać teraz. Ale no zobaczymy. Jeżeli nie, to po prostu przeglitchujemy tam. No cóż. No kurde, ekran nie wyłącza się. Dobra, 22 minuty już nagrania. Spoko. Easy. Zdążymy. Raczej nie zdążymy, ale dobra. No i dobra. Młot pneumatyczny, no. Młotem pneumatycznym załatwiona sprawa. Wszystko się zastanawiam, co to jest. Jakieś mi przychodziły typu piła. Coś w tym stylu, ale nie. Ale no serio, wydaje mi się, że jakiegoś pominąłem. Też może mi się po prostu wydawać. Wiele rzeczy mi się wydaje, wiele rzeczy... Jestem po prostu porąbany, okej? Uzgodnijmy to. Okej, no i wspinamy się na sam szczyt, samiuteńki. No nie możemy jeszcze na samiuteńki, ale dobra. Tu jest Moneybags i niestety jemu już musimy zapłacić. To znaczy, moglibyśmy to przegliczować, ale... No, jakby to powiedzieć, nie mielibyśmy drogi powrotu. I trzy życia! Troje żyć. Or something like that. Ale na razie ci nie płacimy, miśku. No i teraz idę, teraz zapłacimy. Well, if it isn't my best customer, the elevator in the next room can take you to the volcano. Well, if it isn't my worst seller, to z rekumatych. Dobra, chrzań się, miśku. Idę do minigierki. Ło! Aha! O, czyli możemy do tej minigierki. No to dobra. Okej, więc to będzie minigierka z Hunterem. Tak jakby wyścig. Treasure Hunt. Sonic Adventure 2 Battle pewną parą. Hej, Spyro! I to wcale nie zabrzmiało jak sarkazm. Piece of crystal popcorn? Dobra, w każdym razie zagramy w to, że... kto z nas pierwszy zdobędzie 10 tych kryształów. Ha. Tak, by the way, to jeszcze możemy kraść Hunterowi z przed nosa, ale jako już nie jestem aż tak wredny, bo przyznam, że wredny jestem czasem, ale to każdy tak ma, że musi być wredny, to... no cóż. Dobra, zbytnio się nim nie przejmuję, dopiero będę się nim troszeczkę bał podczas rundy drugiej, ale dobra. No, ukradłem mu przez przypadek jeden. Wygraliśmy. Easy. Here's an orb. Nie mógłbyś mi tego dać? Nie mógłbyś mi tego dać wcześniej? I'll give you another orb if you can beat me again. Stary, ja chcę tylko wrócić do domu. Daj mi tę tą cholerną sferę. O, wymyśliłem nazwę dla tego po polsku. Więc daj mi tą cholerną sferę, bo ja chcę tylko wrócić do domu. Dobra, więc teraz się zacznie. Jak widzicie, on już ma jedną. Dwie. Więc tu już są... Tu już nie ma żartu. Więc najlepiej już tu mu kraść. Ej. A mamy zdobyć ich 15. Chciałem przypomnieć. No kurde, mol. Nie. Nie. Kurde! I'm pretty fast. I'm faster than speed of sound.
Kuźwa. Nienawidzę tej minigierki, okej? Okay? Po prostu jej nienawidzę, to jest najmniej ulubiona minigierka ever. Udało się jakoś pominąć ją. Znaczy, da się pominąć, ale no... Wcale nie zdobędziemy 100%. Na moje nieszczęście. Właściwie da się wszystko pominąć, całą grę da się kompletnie pominąć, poza oczywiście bossami. To już jest niestety rzecz, którą trzeba. Sucker! Kurde. Ha. Uff. No kurde, mol. No dobra. Dobra. Jest okej. Okay. No i dziękuję bardzo. Jestem mistrzem. Mistrzem znaczy, przepraszam. Ha. 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 Wypchaj się. To już jest na serio. Ale ludzie, no, przyznajcie. Założę, że musicie wrócić do domu. I do tego musicie zebrać. I do tego musicie. No nie wiem. Zebrać 40 kluczy. I ostatni klucz, jakiego nie możecie zdobyć, jest. Właściwie musicie zdobyć od waszego przyjaciela. Ale on wam go nie da. Fuck logic! Jeżeli ktoś kiedykolwiek zrobił Everything Wrong with Spyro the Dragon 2, ja to chętnie obejrzę. Na serio. A nawet takie sobie dam subskrypcję. No serio, ta gra potrzebuje czegoś takiego jak Everything Wrong with. To co robi CinemaSins. Bo to seriously jest chore. Ta gra czasami sobie reprezentuje. Gra jest świetna. To nie mogę. Tego nie mogę zaprzeczyć. Ale po prostu jej logika czasami mnie dobija. Hej, jesteśmy przyjaciółmi. Walczmy o tą sferę. Dobra. To skakanie strasznie przyspiesza proces. Wchodzenia po tym wulkanie, bardzo to polecam. Okej, Mario. Na serio, ja sądzę, że to ten, Italianin. Italianin... Italianie podkładali włosy... Głosy, nie włosy, no pierdziele. Włosy pod właśnie tych gości. Dlaczego mówię Italianie? Bo dla mnie, no nie łanie tak troszeczkę Włosi, więc mówię po prostu Italianie. I Spyro! You're just in time for the party! Nie, oni są po prostu epiccy z tych z tych głosami, o! Z tymi ich głosami, dobra. Dobra, i tu się zacznie zabawa. Gdyż musimy ich rozwalić tylko tymi magmowymi kulami. Co nie jest proste, od razu mówię. Nie! Są czasami bardzo irytujący. Mogą nas spędzić właśnie do lawy. To jest bardzo niefajne. Przyznam, bardzo niefajne. W ogóle mi się nie podoba. No! Są najbardziej... Nie no, dobra. To jest mniej wkurzające niż ta minigierka. To trzeba przyznać. Dobra, muszę szybko tam dolecieć, bo nie chcemy się drugi raz wspinać na ten wulkan. Yes. Easy. Uff.
Dobra. Dobra. Spokojnie. Nie! Furdemore! Błagam, że się zapisali. 8 na 12 było. Nie zapisali się. No nie. No świetnie, jeszcze kurde, nie dostałem tego. Już zaraz zginę znowu. Zaraz znowu zginę i będzie dobrze. Będzie spokój przynajmniej. Nie ma tak dobrze. Porozdałem tutaj te baloniki, żeby od razu mieć wszystkie klejnoty zebrane. I to będziemy wszystkie orby właściwie. Więc przynajmniej jeden poziom będzie wystuprocentowany. Bądź co, będzie odcinek troszeczkę zajmie, ale... No cóż. I to jest chyba dobrze. Nie wiem właściwie, czy dobrze, czy nie, że odcinki są dłuższe. Wiesz, jak odcinki są dłuższe, to się szybciej seria skończy. A jak odcinki są krótsze, to mam czas na namyślenie się, na jakie tematy mam pogadać. Nie wiem, no to właściwie zależy już teraz od was. Nic jakoś się, nie wiem, dogadajcie w komentarzach. Dobra. Więc najbardziej niebezpieczna strefa jak na razie jest opanowana. Bo oni na szczęście nam krzywdy nie robią. To jest chyba najlepsze z tego wszystkiego, że oni nam krzywdy nie robią. W ogóle tylko nas właśnie mogą zepchnąć lawę, ale to jest z tymi na wyższych punktach to jest strasznie proste do opanowania. Z tymi właśnie tutaj tuż przy lawie to jest praktycznie niemożliwe do uniknięcia, jak zauważyliście, że już przez to praktycznie zginąłem. Się praktycznie zginąłem przez to. No więc no tak troszeczkę to jest niefajne, no tylko. Okej, okay, ale na szczęście nam już. Jeden tylko został. Ciekawe gdzie. Tutaj. Tu będzie takie epickie. Myk. Ojej. Thanks, Spyro. Dobra. Dzięki. No, dawaj mi to. 3 na 3. Wszystko mam? Mam wszystko. Przerwałem fanfary. Jestem idiotą. I wychodzimy z tego poziomu. Ja już padam, odkładam właściwie. Ale mi dziwnie tęczy. No nie! No nie! To nie było fajne. O, zatuszowanie miejsca zbrodni. Policja, proszę przyjechać na Spyro 2. Ja już dzwonię, ludzie. Więc tak, ludzie, dzięki wam za oglądanie. Zaliczyliśmy dwa poziomy, jeden tylko w jednej praktycznie... W jednej trzeciej wystuprocentowany, a drugi w 100% wystuprocentowany. No suma ślane. I zobaczymy się w następnym odcinku. Więc dzięki wam za oglądanie. Na razie i cześć. Pa, pa.